I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej gry Ognie i Mieczem Dzikie Pola. Dalej musimy cisnąć Anat. I mamy, jak w ostatnim odcinku jak oglądaliście, mamy tutaj nasz zameczek i tak oblegane. Więc w sumie pasowałoby tutaj wrócić. Pomyślałem, że to swoje lepsze wojsko. Miałem 20 ileś husarzy, mam teraz tyle. Ale tam husarzy. Tych husarzy po prostu najemników Polski, czy tam piechotę, czy tam jeźdźców sobie po prostu dam do zamku, a porekrutuję trochę w tych zameczkach. Bo szkoda mi tego wojska, czeka nas trochę przejmowanie różnych rzeczy. Czy tutaj się... Oblegani jesteśmy, więc proszę o pomoc. Delikatnie i będziemy bronić zameczek. Przejdźmy. Iść do karczmy. Ciężko się w tej wersji gry zarządza tym miastem, naprawdę. Bywało lepiej, że mogliśmy w ogóle coś tam porobić i tak dalej. No tutaj jest ciężko, no. Pikinierzy, gdzie są pikinierzy? No mam. Daj. Na razie tych sobie ziomeczku zostawię tutaj. O, najemny strzelec daj. Potem jak będziemy się już rozchodzić, pragnę to wojsko znowu widzieć u siebie. Więc w ogóle nie mogę podejść i pogadać do nikogo. No to jest jakaś... Kim ty jesteś w ogóle, kobito? Jestem Kwecu. W ogóle co tutaj robisz? Nie mogę pogadać z tym gościem, który organizuje tu wojo, tylko weszło mi jakieś z 25. O kurde, kim wy w ogóle jesteście? Nawet nie mogę rozmawiać. Weź na chwilę. Przeczekaj tu jakiś czas, poczekamy aż oni przyjadą tutaj. No i scykali trochę. O, chcieli przez wodę przycisnąć. O, tam gonią. Dobra, 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 dobra. Ja sobie poczekam jedną noc, ponieważ chcę, żeby było szkolenie i chcę zobaczyć, czy... Właśnie o to mi chodziło. Aha, podczas oblężeń nie mogę rozmawiać tutaj, tak? Bo chodziło mi właśnie o tego kolesia. Porozmawiać z włodarzem miasta. Witaj, Kwecu. Chciałbym porozmawiać o rozwoju miasta. Chciałbym nająć człowieka na posadę. Wszystko. A przejść do centrum miasta, tak? Sejmik. Tutaj nic ciekawego. Iść do karczmy. Jest tutaj jakaś jednostka do zrekrutowania? Nie ma nic. No to w sumie tu... Nie chcę też za bardzo inwestować hajs w to. Ale są i kolejni. A, jeden zaawansował. No dobra, to... O, zorganizować garnizon. Daj. Daj, bo nie chcę po prostu ich tracić. Aha, czyli jakaś po prostu jakieś jednostki tu się robią. Niech się robią. Na przyszłość, o, gdy będziemy kończyć, to wezmę dużo jednostek, więc to spoko, spoko. Mamy tu taką ekipę. Niech tu chłopaki handlują. Zagadamy z tym kolesiem, będziemy go gonić. Też się cieszę. Niech dołączą do mnie. Aha, nie cykają się, bo ja mam mało luda, to teraz się nie cyka mnie. O, tu, 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 tu. Niech zaczepią. No zaczep wreszcie. Bo chcę, żeby się dołączyli. I o, dobra, dołączyło się troszkę. Konnicą zaatakujemy tym razem. Bo wcześniej nas troszkę powybijali, zanim dobiegliśmy do nich. Więc tym razem konnica niech ruszy. No. Myślę, że to jest dobre posunięcie z mojej strony, że tak robię. Po prostu no, swoje jednostki oszczędzam, a wykonuję to zadanie. Przeskoczę to. Aha, fajnie. Fajnie, że nie, a koń już na tym stał, nie? No nic, przeładujmy sobie. I wbijamy do środka.
Lekko się widzę, panowie zblokowali. Ci nie wyrobili zakrętu. Aż mi się przypomniał taki tekst na próbnej maturze, było o mowie potocznej, czy coś takiego. I był wyrobić zakręt, czyli wykonać jakieś zadanie, zrobić coś. A, dużo opowiadać, no czasem są takie chore teksty. Ale wróćmy do bitwy. Ten, co tu z łuku, ze szczelby. Chłopaki, zdecydujcie się wreszcie, czym chcecie walczyć. Tu się zrespiło. Konia ciachniemy, żeby nie przeszkadzał. Po co w ogóle wzięliście konie, jakbyście obudowaliście? Nie można was zaatakować normalnie. To tylko sobie teraz przeszkadzacie. Ten już cykał, a nie, chce do mnie walczyć, ale no, wiemy, jak ty nawet szabelki nie masz, czy tam? Masz szabelkę? No coś tam masz. Tu masz? Nie, nie macie szabelki. To ziomek. Sukienkę macie, myślicie, że fajnie jesteście? No ci chcą jeszcze jakoś walczyć, ale... Szabelka za 400 zł, nie za 100 tysięcy, jak ma pan Zagłoba, daje radę. No i wszystko, no. Ile strat? No, u mnie jeden zabici. No spoko, spoko. Naciśnij, tak? Werbuj. Będzie miał to ginąć. O, prox. Fajny, tutaj. Komuś damy, będzie beka. Tutaj niech się robi wojo. Rynek towarami. Trzeba coś kupić do jedzenia. I ciśniemy dalej. Moskiewskie to nas nie interesuje. Ciśniemy tych chłopaków. Jak tam sprawa wygląda? Mińsk cały czas jest. Niedobrze, chcę, żeby to Polaki odbili, bo będzie im wtedy łatwiej. O kurde. Ja pierdykam. Gdzie ostatni zapis wykonałem? A tutaj. Kupiłem już jedzenie? Czekajcie. Tak, kupiłem. Nie mogę sam jeździć, bo teraz jestem no łatwym kąskiem dla nich, a sobie tutaj pojedźmy. I do karczmy. Cyk. Nie będziemy się bić, szkoda czasu. Wstąpimy jeszcze tu, tam, ówdzie, żeby porekrutować sobie ludzi. No ktoś musi ginąć. Taką mamy taktykę teraz. Podróżnik, najemny kawalerzysta, proszę cię bardzo. Pośrednik, no nie mamy jeszcze żadnych jeńców. Ale z tobą bym zawalczył, kurde. Jasne, 43 do 138. Szkoda odcinka na takie bitwy. To jeszcze raz, no, sorry. Musimy jeździć ostrożnie. Jeszcze raz, pyk. Z tym nie gadamy. Teraz tutaj podjedziemy. Troszkę inaczej. Alalala, karczma. Najemny lekki. Trochę wydamy na wojo. I na rynek karczma. Dobra. Teraz pogadajmy z tym. Słuchaj, chciałbym... Niech napisy znikną, bo szybko... Nie mogę rozczytać. Szykuję się do kolejnej wyprawy. Zbierzmy tu armię. Tak, musimy zgrać. Tak. Dobrze, tu już się za mną będą zbierały typy. I ruszymy sobie na... Te kraje podbijemy dzisiaj, te dwa zameczki. Tak myślę.
O kur... Ja pierdzielę... Serio, robimy to trzeci raz już, czy nawet czwarty. To zanim zrobię to jeszcze raz. No niezła akcja. Dobra. I lecimy jeszcze raz. Pokarczmy. Dawaj do mnie. Teraz tu było w miarę bezpiecznie, więc na szybko polecimy. I może wreszcie foto zapisz to. Dobra. Teraz tu. Zapisuję, zobaczcie. Pyk, lecimy dalej. Niech się już armia robi. Niech się zbiera, będziemy te zameczki przejmować, no. Coś jeszcze? Nie. Podejdziemy może do Polaków trochę. Tu cykniemy, tak. O. Poproś o... Aha, nie mogę wejść do zamku, który zdobyłem. Spoko. Pomóżcie mi troszkę, tak, bo... Myślałem, że jest oblegane, ale nie jest. Dokarczmy. Księgarz. Co masz? Jakie książki masz? Pokaż, co masz. Opatrywanie ran. Nic ciekawego. Albo jestem za głupi. No dobra. Tak, tracę hajs całe elegancko. Ale mamy coś tam jeszcze. No bijcie się tutaj, co wy tak odjechaliście? Aha, do 6. No to powiem wam, 624. Czyli zameczek możemy elegancko przejmować. Jak jest nasz 620 typa. Elegancko, dwa zamki pykniemy dzisiaj. Już powoli się robi ciekawy, nie? Tylko ja bym chciał przejmować to dla Polaków, a nie, że jakiegoś hanatu. No ale tam szczegół. Dawaj, tylko 6 typa zostało. Oni stoją jeszcze, się niby organizują, ale to wprawdzie nie macie czym się organizować do bitwy. Jego koń go berwał, ale dalej biegnie. Twardy koń. I dziękuję. No i fajnie. Miło widzieć, to się cieszę. Fajnie na sercu. Szkoda, że nie mogę wszystkich naraz wziąć. Szkocki. A, Szkotów będziemy mieli. Dobra, ciśniemy. Chodźcie do mnie. Wszyscy mają niebieskie flagi, mówiłem to już? Nie. Okrążyć miasto. Przygotować drabiny do szturmu. Jeden koleś wyjechał, ale go niszczymy. Zniszczycie go? Tak, powinniście go zniszczyć. I poprowadź oddział do ataku. Chociaż oni tam się jeszcze bili, nie? Właśnie. Tak. Oni tam się jeszcze bili. Muszę poczekać, aż oni skończą bitwę i wtedy dołączą do mnie. No teraz. Bo tak to same moje woje tylko tam było. I teraz możemy ruszyć. Tracimy jeden moral. Jeden moral? Moral. Dobra, wiecie, o co chodzi. Nie morał. Bo morale. Ale jeden moral. Zmienił. Dobra, mniejsza. Kompromituje się tylko. Nie no, luzik.
Bez spiny, tam jest pusto, lecimy tam. No i o to chodziło mi, żeby nie było moich. Bo w sumie miałem tylko tam 50 typa, a w zamku jest 250, ale ktoś wyjechał, więc pewnie było mniej. Podbili go, dali radę. Dobra, ten zamek jest nasz, damy komuś, to nie ma jeszcze nic. Żeby tam nie były stosunki do dupy. Strzelają do mnie, ja też poszczelam. No i nie hedzik, ale nie żyje. Bo oni uzbrojenia żadnego nie mają. No zobaczcie, ścierki mają na sobie i tak walczą. Dla nas spoko, bo ja jestem opancerzony lekko. To tam sympatyczna rzecz. Oj, tutaj pykniemy. Trafienie w głowę, 152 obrażenia. Lecimy, szabelka. Kurde, zanim się wybije. Oni krzyczą Odgard, coś takiego. W Skyrimie tak darli się też. Nie? Czy ja tu ekspiarkę mam? No, żeby go nie padł. Pobijemy się trochę, będę miał mniej życia, to już schowamy się. Mają te tarcze, szkoda, że mają tarcze, bo się mogą łatwo blokować. Ale głowy mają dobrze opancerzone, a tak po prostu jakieś kurtki na sobie mają, nie? To coś takie dziwne. Dziwna logika. Szkoda, że tu nie ma właśnie podane, ile się zabiło i tak dalej. Na przykład 100 wybił sam. 100 wybił, no to ładny wynik. Tak, dzisiaj walczymy bardziej z przodu. Prowadzimy to całą armię wojska. Tutaj dostał. Przeładujmy, a tam są. Myślałem, że gdzieś tutaj się pojawią. Ten z łuku wali, no to go pyk, nie trafiliśmy, przeładujmy. Idą na zamek z powrotem, spoko, spoko. Dostał. Poczekamy na resztę. No i dostał, leży. Leży. Tutaj się będą bili, ja trochę poszczelam teraz, poćwiczymy sobie. Ten też strzela, no, moja krew, no. I pyk. Szedł się bić, nie doszedł i zginął. Ten tak patrzy, nie wie co robić, czy dołączycie, czy tak coś strzelić. Ile was tutaj? No trochę was tutaj jest. Gdybym miał gra... O kurde, dobra, sorry, mnie tu nie ma. Jak wyglądam? No czerwony. O kurde, tu też są. Prawie zginąłem, więc musimy teraz się już troszeczkę wyluzować. Chociaż tutaj tam dają radę. Cyk. Lekkie wychylenie jak na WH w CS-ie. Niebo piękne akurat. Dobre do wojny, dobra widoczność. Sucho, więc ląd się może palić. Na broni. Przybili nowi wrogowie. Gdzieś muszę kulę potem znaleźć, bo ciężko będzie. Jeszcze 3 kule zostały. A tu już idą, z łuku będą strzelali z góry. Oh fuck. Oh fuck. Tu już nikogo naszych nie ma. Żebym tylko nie dostał. Dobra. Ładuj to. Pyk. Dostał. I ostatnia kula. Tu mają te karabinki swoje. Czyli jak tam się wybiją, to pójdę i poszukam kul. Ten co robi, zobaczcie. Hardbassus chyba słucha. Ha. Dobry agent. Takie memy są z tym, tą kurą taką. Z tym wielkim okiem, nie? O, coś podobnego. Dobra. Bijcie się, bijcie. O, ciężkie kule, pyk.
I mamy znowu kulki. Nikogo tu nie ma, więc być może to ostatnie wojsko. Dokładnie, więc na cześć radości. Do góry, pyk. I lecimy, no. Trzech zabito, elegancko. Jest nawet husarz. A jest jakiś lepszy husarz? Nie wiem, ale wszystko weźmy. Szkoda, że wszystko jest po jednej sztuce, nie? Tak, chłopki nie chce. Tak się nie wyszkoli tej jednostki, niech idzie wolno zarabiać na swoje życie i hodować pietruszkę. Troszkę tego woja weźmiemy, żeby nas tak łatwo nie atakowali. No to dziękuję. No i fajnie. A ty kurde bydlaku. No to od góry pyk. Nie chcę awansować. Zapisz. A coś po ostatnim odcinku mało komentarzy, więc musicie się postarać. Ile tu jest? 178. Więc piknijcie go. Dokładnie. I tu już go wybijemy. Nie damy mu uciec. Ale tym być może teraz pokażmy klasę i zróbmy jakiś fajny szereg, ludzie. Do czego zmierzam? Mało łapek, czy mało łapek? Tam było chyba 18. Mało, musicie postarać. Co jeszcze chcę, aby było więcej komentarzy, jak zawsze. Zawiodłem się. Tak to ładnie zawsze pisaliście. Teraz coś słabiej. Chociaż zdaję sobie sprawę, że nie było odcinka, nie? To też wpływa na regularność, więc to tylko pokazuje, jak ważne jest, aby codziennie dawać odcinki. No i teraz rozciągnięci atakujemy. Oni na wzgórzu i leci wszystko. Poleciała szarża. Nikt od nas nie zginął. Chyba. Nikt. Ale koń mu padł, ale idzie. Nie poddaje się. Ci uciekają, a my tutaj pyk. Z jednej wojny do drugiej wojny. Jeszcze nam się życzenie zrobiło na pełne. A my już walczymy. Już podbijamy następny zamek. Nieustraszeni. Jesteśmy armią, która zostanie w pamięci wszystkich wojowników w dzikich polach ogniem i mieczem. No tutaj wybici już. No jednak 100 do 400. O co ty ziomek robi? Ci już są lepiej uzbrojeni. To może dobrze, że trakt wybijamy, a nie w zamku. Bomby tam do zamku wrócił, było 250, a tak to jest tam 170 tylko. Ile w ogóle istnień ludzkich w tamtych czasach musiało ginąć? Nie, na przykład były armie 4 tysięczne i tak jednego dnia pyk. No ale w sumie w obozach pracy, tak to nazwijmy może, oboza śmierci, dziennie potrafiło ginąć w jednym obozie 50 tysięcy ludzi, więc co ja porównuję w ogóle, nie? A obozy pracy, bardziej śmierci. No, niedawno były, bo 72 lata temu. 49 była ostatni. O, nie pamiętam już. No ale no. Więc w sumie tak tu ginęli za ojczyznę albo za religię. No właśnie, paradoks też. Ginąc za religię, nie? Bić się w ogóle o religię. Ale obozy, nie? Kurde. Osoby bezbronne. Gdzie zabrało im się w ogóle człowieczeństwo, tak, że nie byli ludźmi, tylko po prostu traktowani jak jakiś, nie wiem, podgatunek zwierząt, a nie pod ludzi. A ciężka sytuacja w ogóle, ciężki temat, nie? Ach. Ale żebym temat zarzucił. Ale w takich tematach trzeba zawsze też rozmawiać i trzeba mieć to w pamięci, że takie coś miało miejsce i nie możemy o tym zapomnieć, bo to świadczy o nas. Musimy pamiętać o swojej historii. Ale powróćmy tutaj, ponieważ mamy już kolejny atak na zamek. Prowadzimy nasze wojsko. To jest taki trening po tym, co będzie z Polską, nie? Lecimy, panowie. Nie bać się, jestem obok was. Tylko żeby w heada nie dostać i lecimy. Idziemy tam, gdzie jest mniej, pomożemy się dostać i od tyłka ich rypniemy.
Ale fajny motyw, że oni mają same te niebieskie flagi i tak dalej, te sztandary swoje. No takie charakterystyczne. Chociaż nie, bo tutaj jeden ma kratownicę. To może chłopi się dołączyli też, nie wiem. Lecz się dowiem. Tam jeden poszedł na górę od razu. Dobra, idźcie, jak tak chcecie bardzo. Szkoda, że nie ma więcej drabin. No to poszczelamy sobie trochę. Jest tutaj ktoś? Tu jest. Tu będzie ciężko go trafić, bo ledwo co wystaje. Może jak tak trochę zrobię. Cyk. Dostał, ale za mało, żeby zginął. Może wcześniej już dostał. Ale zawsze pokazuje maksymalne obrażenia. Nawet jak masz na przykład 10 punktów życia. Jeśli pokaże, że zabiłeś, zabrałeś 200, nie? Muszę sobie kupić lepszy ten skałkowy muszkiet. Żeby się bardziej pobawić. Dobra, Arabę ciśniemy. Boom, headshot. Pomożemy naszym wejść tutaj. Walczcie Polacy, walczcie, tutaj jest Polak. U boku Polaka będę walczył. O, tam wszyscy zginęli na drabinie. Dobra, ja jednak tu zrezygnuję, ponieważ mam mało życia. Nie chcę wyrwać jakiejś kulki przypadkowej. Bo takie lubią się zapodziać i nas no, zabić. Więc pyk po główkach, szukamy przy okazji kul. Prosta szabla. A jak nie, to poszczelamy z łuku. O, bo nie strzelałem w tej serii jeszcze z łuku. Tutaj idą. Czyli musiało wejść wsparcie. Nie trafiliśmy nic. Ile jest? 35. U mnie 5 zginęło. Nie. Kapitalny pomysł z tym, żeby odstawić to wojsko lepsze. Pięknie. Nie mogę tych strzał wyciągnąć. Bo tam ile tych strzał będzie? O, tutaj. Dostał, ty! Z takiej odległości, ja w szoku jestem. Obok. Ile tam zostało? 36. Zrespili się. Tylko gdzie? Tu nie, tu nie. Tutaj. Dostał. Leży? Nie, idzie dalej. No to jest ranny. Pyk, dostał. Snajper. Tylko niech... A, przybili nowi wrogowie, ale... Gdzie jest moje wojsko w takim razie? Sorry bardzo. No właśnie, coś nie idzie. A przypominam, że jest ponad 400 moich. Jeszcze. I pięknie. Może nawet nie ma potrzeby, bo tutaj jeszcze dużo naszych jest. Zwykła szabla. No nie, ostatni nabój i będziemy teraz z łuku nawalać. I cyk. Nie, 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 nie. Nie tarcze. Łuk. Płynie, że ten łuk. No nic, z łuku nie chcę podnieść. Może nie mam takich umiejętności. O, kule. To jest prosta szabla, to jest moja. Wyrzuć ją. Dokładnie. I podnieś kulę. Pięknie. Klęknijmy na kolanko. Przybyli moi. I sobie troszkę postrzelamy znowu. Tak na multi zawsze, gdzieś na dachu tutaj na przykład się kampię i nawalam do ludzi. Chociaż no, często też do mnie nawalają. Ten znowu hard bass. No ten jednak... To słucha hardbassu, jednak długo przeżyje. Zobaczcie, tam siedzi, nawala. Ten też. Patrzcie, co oni robią w ogóle. Pyk. Co oni robią? Jeden słucha i teraz wszyscy będą słuchali. Jak to zazwyczaj bywa. O, ten jest fajnie uzbrojony, to pykniem go. Rozbójnika se weźmiemy. A co? Tatarski, najeźdźca. No, wszystkie nacje będę miał. A. Ha, ha, ha. No kto tu teraz temu dajmy?
Pykniem temu teraz. No i wypychamy delikatnie, wypychamy. No teraz jest tutaj wszystko nasze. Cyk, 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 cyk. Teraz dwa zamki. No i ten Mińsk, jak jeszcze Polacy się nie odbiją. O kurwa, jak Szwedzi dole cisną. Smoleń jest dalej nasz, natomiast to mnie interesuje. Ale Warszawa nasza. Dobrze. Musimy wszystkie zamki podbić. Poczekam na naszych. 213. Czujecie blusa? Będzie krwawa wojna. Ale coś mało teraz moich jest. Było więcej. I tak powinniśmy wygrać. A ile do ilu jest? Będzie 60 do 60 na początku. Nie, wróg 126. My 63. Dwa razy mniej teraz. Ciężko, ciężko będzie. Ile drabin jest? Dwie. No nic, no nic. Idziemy na tą drugą, jak zawsze. My musimy żyć. Tarcza wysoko. I biegniemy. Wezwać bombowce, ale ładne niebo, nie? Kurde, jak ja tęsknię za tym niebem. Lato, przypomniało mi się, grill i tak dalej. Jezusie. Już po maturze będzie, o. Marzę, po prostu marzę o tym czasie. To będzie coś pięknego. Tak myślę. Czy tak myślicie? No i tutaj na... Do zamku wbiliśmy w miarę łatwo. Postaram się wbić do góry. Oberwał. Oni mnie ignorują. Chyba mnie nie lubią. Takie zaskoczenie. Wy ty, wy, co tutaj robisz? Tak szybko tam padli? A mam dużo życia, to się mogę klepać. Jak w Minecrafcie, hehe. Mam koksa i hehe. Ło kurde, wow. Schody, 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 bo jak się zrespią tamci, to ze szczelby mogą mnie pocisnąć. Ciśnij, ciśnij mi ka... Nie każ mi z tego kwecu. Ale tutaj akurat na tej wieżyce wyczyścimy łuczników. O kurde, tam ciężko, ciężko z tego co widzę, dookoła są wrogowie. O kurde, dużo was tutaj. Trochę tak się, że tak powiem, zagalopowałem. A ty ziomek, tam spadaj. Dobra. Muzyka się włączyła. Przykuc. Spal. 15 poziom. Lubię liczby, gdzie jest piątka. I przybyły uzupełnienia. Przykuc. Spal. No niestety. Jak jestem jak żółw. Tarcza na plecach. Przykuc. Jak to wygląda? No elegancko. I... Spal. Chyba swojego nawet trafiłem. Nie, bo tam jeszcze ich są. Wojska. Jak to wygląda? No, wygrywamy. Damy radę. Dobra, ciśniemy. Tak najwięcej działamy. Jak tu pomożemy im przebić się na tych... Chociaż nie wiem, czy to jest mądre posunięcie. Kapitalne posunięcie. Abym zagrał teraz plemiona, jak tak patrzę, nie? Chociaż zrobimy taką serię z plemion, zrobimy. Tylko plemiona tak na mnie działają, że potrafię wstać o 3 w nocy i puścić ataki, nie? Do farmienia, więc... Taki tam szczegół. Cisnąć, cisnąć na dół. No, no ja tu postoję, popatrzę.
Nie mogę zginąć, przypominam. Ile tu jest żelastwa, jakby teraz jakiś złomiarz to przyszedł, to by zarobiony był. Na cały rok, nie? Kurde. O kurde, tam daleko. Daleka droga. Tam ile się ich zrobiło. A tutaj na dole są już. Wsparcie potrzebujemy, bo to wszystko padnie zaraz. Pomożemy ile możemy. A, w ziemię trafiło. Ale już idą uzupełnienia, ile? No jakaś garstka. Tak jak mówiłem, musimy uciekać delikatnie. No i czemu ty się zasłaniasz? Powiedz mi. Celuj i pal, a nie udajesz jakiegoś tam Mahmeda. Pomożemy naszemu. On zginie, ale zobaczmy jak walczy. Dostał w twarz. Nie poddaje się, nie upadł. Walczy. Walczy, no i upadł. Bo nie wiemy, czy zginął, czy omdlony. Turecka tarcza. Idźcie, 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 nie bójta się. Są to jakieś kule? A tu muszkietu żadnego nie ma, to idziemy się klepać. Ile tam ich jest? 36, no i teraz 73 skoczyło znowu. A to chyba ostatnia już fala powinna być. Chociaż nie, bo to było 250. Idą moi. No raczej tu moi. Chociaż nie. Nie powinni się przepchać, ale pomożemy. Nie, przepniemy się, dobra. Myślałem, że więcej tu jest. Dali im radę. Z moją pomocą, ale jest. Dobra, tam idą. Może ci tu będą mieli jakieś kule. A tu gdzieś poznikało. Nie ma co. Na dole będą. Tylko, że oni coś niechętnie idą. No do ataku, co wy, peniacie? Tam już wkroczyli, tam, o. Jakieś taktyki tu stosują. Lecimy. Chociaż nie wiem, czy to było dobre posunięcie. Oni nie mają szczelb, dobra, to czekają na nas. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj. I pyk, w pierwszym szeregu. Elegancko, ciekamy. I pyk, jaki unik chciał zrobić, pyk. Lecim. Kap się. Pyk. Idą. Ile tam was jest? 43. No nie zmniejszają się liczby, kurde. Znaczy zmniejszają się, ale cały czas dochodzą nowi. Czy ja tu dobrze robię, że ja tutaj się pcham? O kurde, jestem trochę tak otoczony, więc wracam się. Lekkie lagi są. Nie, 30 FPS-ów, ale sami widzicie, że tak chodzi jakoś inaczej. Zawiesili się nad tym. Czyli na schodach się skończy bitwa. Bo oni dalej nie chcą iść. Co niektórzy. Tu przepchać. Chodźcie, chodźcie dalej, chodźcie. No. Nie bójcie się.
Pięknie. O, tutaj się czają. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Za rogu, pyk. O kurde, ile was tutaj jest. Będę walczył u boku mojego polskiego piechura. Nie, są delikatne lagi. Gra to już mieli delikatnie, ile tu jest jednostek. Bo zginę, nie, nie mogę zginąć. Teraz tak się tak. No nie, kurde. Fajnie, fajnie, zacząłem się bić elegancko. Oh. Elegancko się bije tutaj tego, nie, a tutaj. Oh. No i zginęliśmy. Głupia, głupia śmierć, bo koniec bitwy prawie. Ale kolejny podjazd. Jakie będą stosunek 4. Wróg 112. Kurde, tam jeszcze trochę ich zostało. A to może dobrze. Bijemy się dalej. O, teraz chodzi już płynnie, nie? Wtedy to cięło. Faktycznie mogło być dużo do przerabiania przez grę. O ten klawisz mi chodziło. Popatrzeć, jak to wygląda. I żeby biegł normalnie. O kurde, jakaś czołą wyłapałem. Dobra, ciśniemy. No to jakiś inny sztandar. Bikinier, nie mój. Ze mną idzie jeden mój. Ja tutaj nie obstawiają za dużo, to tam tamtych dwóch olać. Jeden padł. Jesteś na górze? Nie. Dobra, cisnąć, cisnąć, cisnąć. Wlewamy się. Niech się dzieje. I znowu idę na górę jednak. Nie chcę mi się znowu drabin szykować. I cyk po główkach. Lekki unik. I cyk. O, 38, to tak mało. Idą moi. To dobrze. I główeczka. Jeden walczy. Dzielnie. Nie przebiliśmy się w pierwszym tarciu. Jeszcze trwa obrona. Dobra, bo tutaj dom jeszcze lają. 55. Coś niecelnie, niecelnie strasznie. Chodźcie, chodźcie, nie strzelajcie. Takie odległości. Bardzi są. Ha. Ile pomogę, tyle pomogę. No nie mogę zginąć. Kurde, to jest też tak chore, że jak zginę, to nie potrafimy już walczyć, nie? Tak mnie to denerwuje. Bo to tylko wydłuża czas grania w tą grę. Tak to by już zdobyli ten zamek i picobello. Pyk. I kolejne jednostki przychodzą. Mam nadzieję, że to ostatnie są, nie? Chociaż nie, bo przybyło tam wsparcie do nich gdzieś tutaj. A my cały czas nie możemy tutaj się przebić. To jest niewiarygodne. Widocznie brakuje mojej ręki, no ale nie będę ryzykował. Dwie kule mi zostały. Cóż ja tu będę robił? Dobra, ich tutaj kończymy już. I tam. Idziemy, idziemy, idziemy. To tam. Szkoci,
których wziąłem, są tutaj. Pójdźmy na mapę, czy nie ma gdzieś... Są na murze jeszcze jednostki. Aż tam widzę, że poleciali nasi. 13 wroga. Tam na tej wieżyczce daj radę. Co ja zrobiłem? Nie, 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 nie. Usunąć to. Co to jest? Do ataku. Jakie taktyki? Ile tam jest? Dwóch. Chyba muszę iść pomóc tam, bo nie dają chłopaki rady. A to są dwie ostatnie jednostki. Chyba się tam się zbugował, ale ja nie mam z czego strzelać w razie W. Może szablon dosięgnę. Zobaczymy, jak sprawa wygląda, no. Rozglądamy się za kulami. Tak, zbugowali się. Ale tam walczą. Uf, nie mają jak... Jak ja tam teraz dojdę? A nie, myślałem, że będzie problem wejść do środka, ale tutaj widzę, że nie ogarniałem, jak się dostać do środka. No z tym będzie problem. Dobra, dostał, to dobrze. Iść tam, co mi tu wpadasz? Tam wypad. No, trochę tutaj poległo. Tych. I będziemy dalej cisnąć. Wezmę tylko jednostki, no bo jak tutaj są, to po co mam je nie wziąć? Przydadzą się na kolejne te. Wezmę polskiego. Husarz, o. Husarza weźmiemy. Weteran husarz, to też. O, dobra. I kolejny zameczek nasz. Czyli tu będzie spotkanie z... Jak mapa wygląda? Ładnie. Mińc. Informacje. Frakcje. Bunt. Szwecją prowadzimy. No, popatrz, popatrz. Kanad. Fajnie. Postaci, ile mam sławy? 151. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz informacje. Nie, nie, nie. Raporty. Informacja postaci. Szacunek 4. Sława plus 7. W tym odcinku też będzie na tyle. Tak więc w kolejnym będziemy przyjmować to. Chociaż jeszcze spróbujmy zagadać. Nie chcę pogadać. Ten też nie chce ze mną pogadać. A ten? O, ten może się dołączy do nas. Aha, jeszcze... Jeszcze nie walczymy, ale już pora walczyć, więc to tyle w tym odcinku. W następnym odcinku zajmiemy się tym zameczkiem. No i ewentualnie tu pykniemy. Jak tak bardzo chcą.
To tyle, no. Zobaczymy, jak tutaj sprawa jeszcze, weźmiemy sobie to wojsko lepsze. I tyle. Także do następnego odcinka. Dzięki, że oglądaliście. Dzięki, że byliście. Siema.